O najlepszy występ w karierze w letnim Grand Prix walczy też Johan André Forfang. On do tej pory raz na podium. Był trzeci w 2017 roku w Klingenthal. 130 metrów, 129. Tyle mniej więcej musi skoczyć, aby wyprzedzić rodaka Mariusza Lindvika, który tak znakomicie zaatakował po pierwszej serii. Teraz już 127, a zatem słabnie ten wiatr. Nie ma zielonego światła. Jest. Aleksander Sztekle puszcza w bój Johana André Forfanga. Zobaczmy, wicemistrz olimpijski. No wysoko leci nad zeskokiem Forfang. Jest daleko, ależ skoczył Forfang. Niesamowity skok. To było daleko za rozmiar skoczni. Ależ wiało mu pod narty. 145 metrów. A zatem rekordu nie ma, bo rekord to 146 Klimowa z 2018 roku. Ale te 145 metrów to i tak był piękny, znakomity lot. 24 punkty aż zabrane ze względu na wiatr. I zobaczmy, noty sędziowskie niskie, no bo widzieliśmy to lądowanie. 15,5, ale nie może być inaczej. 246, nota łączna. Nowy lider, Johan André Forfang. No i tak jak ma napisane na plastronie, krasawcik, piękniś. To piękny skok, który odpalił tutaj Johan André Forfang. I czy natychmiastowa reakcja? Tak jest, czwarta platforma startowa, dwie niżej. No bo przecież Halvor Egner Graner.